Masa, okres, z którym wiele osób się zmaga i w sumie nie wie, kiedy powinno ją skończyć, ale zanim do niego przejdziemy, to chciałbym podziękować nabywcy, zwycięzcy aukcji mikrofonu, którym nagrywaliśmy wcześniej, Kulturystykę bez ściemy i między innymi właśnie Protok. Wszystkie pieniążki dotarły już na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Udało się wycytować właśnie 371,66 zł. Plus. Czyli prawie jak Zenówka chyba, nie? Za co? Prawie jak Zenowy. Nie. Nie. Ale czy tak czy siak, no wiesz, używany swoje przeżył przez prawie no półtora roku był używany, więc dziękujemy bardzo i życzymy miłego użytkowania w przyszłości. Mamy nadzieję, że się przyda. Właśnie, okres masowy. Krystian i ja jesteśmy w owym, ale najpierw zanim. Trochę cię połamało, już lepiej? No powiedzmy, nie? Tak naprawdę to zaraz będzie jutro czy tam pojutrze 10 dni, jak dobrze mówię, 10? Od tamtego czwartku, no to teraz mamy 7, 8 w zasadzie, no nie? No to do weekendu będzie 10 dni, jak jestem w domu, bo już tydzień temu w czwartek odpuściłem treningi. Jest w miarę okej, okay. Jakoś tam mega źle tego nie przechodziłem, w sensie nie wiem czego, ale wiesz, nie chorowałem jakoś bardzo, poza zatkanymi zatokami, co u mnie jest na porządku dziennym, w przypadku jakiegoś tam przeziębienia, to może jakiś tam delikatny stan podgorączkowy i tyle, nie? Ale tak to, jakiś kaszel taki mi został, który nie wiem, pewnie jest wynikiem tego, że no, cała wydzielina z zatok trochę mi spływa po gardle, po krtani, podciągam czasami nosem, więc musi to się jakoś tam oderwać, nie? Widać też, że jesteś jeszcze zmęczony. Pierwszy raz mój gość ma większe wory pod oczami, jak to zwał, tak zwał, niż ja. Także chyba sen też trochę oberwał przez to. Znaczy, wiesz co, ja od małego jakieś tam wory pod oczami zawsze miałem. To nieważne, czy byłem zmęczony, czy nie byłem zmęczony, nie wiem, skąd to się brało, może jakieś tam, nie wiem, niedobory. No czy nie, to jest rodzinne po prostu, wiesz, moja mama. No, nie to, że jestem zmęczony, no nie, może delikatnie osłabiony jeszcze, ale tak, żebym jakoś, wiesz, kładł się tutaj, czy coś, to nie, nie. Co do okresu właśnie chorobowego, zmniejszyłeś kalorie, czy po prostu je trzymałeś sobie tak jak dziennie treningowe, no czyli mała nadwyżka zapewne. Tak, znaczy, no, z tego co pamiętam, Łukasz pisał mi, 80, 160 i 160, 320 gramów węgla dziennie treningowe. No, nie? No ja byłbym głodny przy takiej podaży, więc po prostu wyszło tak, że mam 5 posiłków i w każdym jest tam od 80 do 100 gramów. No, nie? A jakoś mega tego nie przestrzegałem, jeśli chodzi o wagę taką, wiesz, trykę, że musi być 80 i tyle, więc powiedzmy te 400 tam, no nie wiem, może 450 węgli gramów dziennie jadłem. No nie? To też nie każdego dnia, bo jak choroba się rozwijała, no to pierwsze tam 2 czy 3 dni to były 4 posiłki, no nie? I dopiero powiedzmy tam od wtorku chyba zacząłem tak, że po 5 posiłków dziennie i jest tam tych węgli od 80 do 100 gramów, no nie? No nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby wiesz, oprzeć się tylko o 320, mimo że tam tłuszczu jest trochę więcej, bo byłbym głodny, to byłoby też dla mnie niekomfortowe, jakiś tam dodatkowy stres, plus ten, który był związany z chorobą, więc uznałem, że no nie ma sensu trzymać tak nisko kalorii, tym bardziej, że no ja nie jestem osobą, która wiesz, w przypadku takim, gdy choruję, nagle z dupy łapię plus 5 kg, nie? No to jest magiczne, że zawsze jakoś tam, wiesz, wiadomo, że mamy stany zapalne i tak dalej, ale dziwnym trafem często ludzie, którzy właśnie chorują, strasznie tą wodę mocno ciągną, aż za mocno i się zastanawiasz, czy to, wiesz, bo zawsze w dziennie treningowy jednak ustalamy troszeczkę mniejszą podaż, chociażby ze względu na szejki, ten posiłek potreningowy, które są troszeczkę bogatsze w kalorie, a tu nagle tej wagi troszeczkę tak za dużo przybywa. Czyżby choroba wzmagała nagle apetyt, wiesz? Ja myślę, że choroba wzmaga apetyt, ale niekoniecznie apetyt i chęć, tak, ale niekoniecznie na robienie sobie posiłków, czy jedzenie tych posiłków takich, jak jesteśmy w pełni zdrowi, kiedy trenujemy i tak dalej. No, ja też widziałem tutaj po sobie czasami, że może syfu to nie jadłem, jakiego takiego, ale
no nie wiem, owoców trochę więcej, nie, jakieś tego typu rzeczy, jakichś tam drzemów i tak dalej. Więc w przypadku niektórych może to być po prostu tak, że opierają, znaczy może nie opierają, ale sięgają po te produkty przetworzone, które no mają troszeczkę inną wartość odżywczą, energetyczną czasami też i stąd biorą się te skoki wagi, no bo nie oszukujmy się, w moim czy w twoim przypadku, kiedy dochodzimy do tych, nie wiem, 5, 5,5, 6 tysięcy kalorii i nagle załóżmy, że chorujemy, czy tam wytrąca nas cokolwiek z tego rytmu treningowego i nie jesteśmy w stanie chociażby zjeść tyle, no to pierwsze co leci to woda i glikogen z mięśnia, nie? Więc ta waga generalnie spada. No, ja nie wiem, jak jest u ciebie, przynajmniej ja tak mam zawsze, że w momencie, kiedy jestem w szczycie tego wszystkiego, kiedy mam wszystko podopinane, jest okej. Okay. No ale coś się posypie i automatycznie jest zjazd w dół, nie? No tak, u ciebie bardzo szybko waga leci, a niestety masz właśnie często problemy z przejadaniem. Co będzie też jednym z punktów, no bo w pewnym momencie apetyt u ciebie jest taką kluczową, jeżeli chodzi o nabieranie wagi masy. Tak, zgadza się. No i tutaj możemy sobie zacząć od tego, może jak będziemy, czym, na czym będziemy się wzorować, na co będziemy patrzeć, zwracać uwagę, jeżeli właśnie chodzi o ocenę sylwetki podczas okresu masowego. I tutaj chciałbym, żebyś ty zabrał głos, bo chciałbym, żebyśmy dobrze poruszyli temat robienia zdjęć. Jak ustawić kamerę, aparat i tak dalej na początek, a potem przejdziemy do reszty. Okej, zanim zaczniemy, to ja tak ze swojej strony, nie wiem jak ty, ale myślę, że będziesz miał podobnie, to chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że cokolwiek tutaj powiemy, nie będzie miało jakby wydźwięku takiego naukowego, czy też charakteru takiego pod względem, nie wiem, nauki, badań i tak dalej, bo ostatnio nawet się zastanawiałem na tym, ale to tylko po tym, że zacząłem czytać jakiś artykuł związany właśnie z treningiem, później jakieś inne rzeczy tam jeszcze były. Doszedłem do połowy i przestałem rozumieć, co tam jest napisane. No nie? Było w takim języku to ujęte, że wykraczało to kompletnie poza moje gdzieś tam wiadomości, wiedzę i sobie odpuściłem. I doszedłem też do wniosku, że ludzie, którzy jakby mają przed sobą tekst, w którym jest mnóstwo wyrazów dla nich ciężkich do zrozumienia, nie rozumieją, o czym czytają, mimo że być może gdyby ktoś mi to przetłumaczył na nasze, to łatwiej byłoby im przyswoić treść zawartą w tym artykule, czy tam w czymkolwiek innym, nie? To tak, jeśli chodzi o mnie. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, na co warto zwracać uwagę, to z pewnością na to, żeby były one robione zwykle o tej samej porze, tak? Czyli jak wstajemy na to, wtedy, kiedy generalnie jesteśmy wypoczęci, jesteśmy po całej nocy, przespanej czy tam nieprzespanej, ale kiedy nasz organizm właśnie jest po tym aspekcie takim regeneracyjnym, kiedy mamy może nie dobre światło do tego, ale dobre warunki, tak? Czas przede wszystkim, bo są osoby, które wstają wcześniej rano i nie mają możliwości zrobienia takich zdjęć ze względu na to, że powiedzmy wychodzą, nie wiem, na 6 do pracy, a w okresie zimowym wiemy, jak jest jeszcze o godzinie 6, no nie? W lecie no, jest troszeczkę inaczej, ale Dawid, zniknąłeś. Nie, wiesz, specjalnie pokazuję lampę, jako że wymówkę, specjalnie zgasiłem światło, bo by naraziło, jako jeżeli ktoś ma problem, bo często właśnie dostaję pytanie, co to jest za lampa, lampa LED na Allegro, po prostu wpiszcie sobie i będziecie Ty wiedzieli. masz Dla taką tych małą, ja osób, mam tutaj w domu do dyspozycji. ty masz większą pewnie. Tak, mam większą, bo to akurat Asia z niej korzysta do swojej pracy, do swoich makijaży. W sumie to mam dwie. Jedna jest taka troszeczkę mniejsza, tam nie wiem ile masz, pewnie z 30 centymetrów średnicy. No, tak, ona nie jest O, to ja duża, ale mam tutaj taką muszę większą zamówić. 60 nawet, no nie? Więc to jest całkiem duża ta lampa jak najbardziej. Chociaż powiem ci, że czasami te lampy, zwłaszcza jeśli światło jest białe, takie bardzo białe, nie odzwierciedlają też bardzo Ale dosyć można dobrze. zmienić, wiesz? Też A mają, niektóre masz takie, mają że jest modele ciepłe, tego. tak? O właśnie. O, no to super. Bo tutaj właśnie te lampy, które ma Asia, one są jakby właśnie w takim białym, zimnym świetle. I niekiedy jak robiłem zdjęcia właśnie, to tak wiesz, patrzysz w lustro, no nie, patrzysz później na fotki i coś jest nie tak.
Więc dobra, ale wracając, jeśli chodzi o porę tych zdjęć, to ważne jest to, żebyśmy byli przede wszystkim na czczo, bo ja często dostaję zdjęcia takie po całym dniu, po kilku posiłkach, bo ktoś, wiesz, no nie mógł inaczej i tak dalej, nie? Nie ma nic w tym złego, żeby ktoś wysłał, nie wiem, raport dzień, dwa później. Jak na przykład będzie miał weekend, będzie mógł się wyspać, jest niedziela czy tam sobota, może wstać rano i te fotki wysłać, no nie? Myślę, że ludzie nie do końca to rozumieją, tylko po prostu wiesz, jak jest raport, to 7 dni bite od deski, to trzeba raport wysłać i to się nie ważne, w jakich jakby warunkach zdjęcia zostały zrobione. A natomiast ma to bardzo duże znaczenie ze względu na to, że ciężko jest później ocenić z takiej fotki z dupy w ciemnym świetle, w ciemnym pomieszczeniu, czy nawet po całym dniu jedzenia, jak ta osoba realnie może wyglądać, no nie? I niekiedy, znaczy no niekiedy, ale umówmy się, że w większości przypadków, kiedy ktoś robi fotki po całym dniu jedzenia, po treningu, po kilkuset tysiącach kroków dziennie, no to ciało jest zmęczone, tak? Wygląda zupełnie inaczej, pociągnęło trochę więcej wody. Tak też niewymierna jest jakby to, co widzimy na zdjęciach w odzwierciedleniu do tego, jak może faktycznie być. Telefon zawsze stawiamy w ten sposób, żeby nie było tak, a nie tak, bo Tak, wtedy robi pionie. troszeczkę inaczej. A i nie róbcie selfie w ten sposób z selfikiem sobie zdjęć, tylko róbcie normalnym aparatem, bo też jest to różnica jakości. Ja mam taki patent, że Mów. Asia ma, znaczy nie wiem w sumie, czy Asia ma, czy my mamy, ale mamy w domu takie lustro przenośne, prostokątne, ono gdzieś tam ma powiedzmy około, nie wiem, metra, może 50, metra 60 wysokości. Ja ustawiam sobie to lustro tam za mną właśnie, jak widzicie, jest pufa z Bartka z obławkami. Opieram o tą pufę, przed pufą ustawiam statyw i telefon na statywie jest przodem, w sensie tylnym aparatem w moim kierunku, tak? Czyli wyświetlaczem do lustra. Przez to też widzę, czy mogę, czy w odpowiedniej odległości od aparatu stoję, czy czegoś mi tam nie ucina i tak dalej, nie? I to jest takie bardzo dobre rozwiązanie. No, takie lustro nie wiem, ile tam może kosztować. Oczywiście, jeśli ktoś ma, nie wiem, inne lustro w domu i lepsze warunki do tego, żeby właśnie w takim świetle stanąć, czy też w takim miejscu, no to jak najbardziej, nie musi kupować takiego lustra, no nie? Widziałem, że jaki, wiesz który, ten od Aceto? O, jaki? Ten jaki? tutaj. Tak, 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 no, no, no. On tam na swoim Instastory czasami pokazywał, jak ma w ogóle takie, wiesz, lustro, powiedzmy, no z 1,70 m chyba nawet, nie? Chociaż on nie jest wysoki, więc może mieć 1,60 m, ale lustro całkiem szerokie i dookoła takie po prostu lampki, jak wiesz, jak mają dziewczyny na przykład lustra makijażowe, no nie? Tylko, że te są mniejsze, a tamte miał takie fajne, duże i tam przed tym sobie robił właśnie fotki. Myślę, że to jest też jednorazowy wydatek, więc o tym musimy pamiętać. Jasne, to też trzeba pamiętać, że no, jeśli ktoś ma na to miejsce, to jak najbardziej może sobie na to pozwolić. No, nie? Osoby, które gdzieś tam, no, powiedzmy, nie wiem, wynajmują pokój czy coś w tym rodzaju, albo mają małe mieszkanie, no, i nie mają możliwości, no to też bez sensu, nie? Ale warto mieć to na uwadze. Z tym, co powiedziałeś, co do artykułów różnego typu. Często zauważamy, że są osoby, które brzmią lepiej, ponieważ nauczyły się paru słów, które zauważają, to marketingowo bardzo dobrze działa. Czasami wystarczy mieć 5% więcej, znać lepsze słownictwo. Niekoniecznie musisz być lepszym fachowcem, niekoniecznie musisz mieć większą wiedzę, ale przez to, że używasz właśnie te 5%, wtedy wydajesz się dla większości ludzi bardziej mądrzejszy, wiarygodny. Bardziej wiarygodny. Tak, wydajesz się oczywiście, bo różnie w tym może być. A koniec końców to, jak przekazujemy wiedzę, ma znaczenie, bo możesz powiedzieć jak najpiękniej, wyrazić się bardzo wysublimowanie, użyć jak najbardziej, jak najlepiej dobranego słownictwa, a nie przekazać nic. A możesz powiedzieć wprost, słuchaj, skup się na tym i zrób to tak i tak, po chłopsku, po prostolinijnie jak najbardziej tak się da i ty będziesz lepiej zrozumiały. Znaczy ja jestem osobą, która nie jest stworzona do tego, żeby w jakikolwiek tam sposób przekazywać ludziom wiedzę, bo ja mam coś takiego, że ja sam wiem, ale gdybym miał to komuś wiesz, wytłumaczyć, dlaczego tak i tak dalej, to już jest gorzej, no nie? Też może wchodzi do tego jakiś tam czynnik stresu, wystąpień i tak dalej, chociaż no przed kamerą nie mam tutaj problemu, czy w wywiadach i tym podobnych, ale to też jest zupełnie innego rodzaju stres, zupełnie innego rodzaju odbiorcy.
I mimo, że na przestrzeni lat zauważyłem to, że załóżmy jestem bardziej ubyty z kamerą, to jest fakt i nie mam takiego, wiesz, przerywników co chwilę, staram się mówić płynnie, bez tego właśnie takiego to znowu stojąc przed ludźmi, tam powiedzmy, nie wiem, grupą 50-osobową, gdybym miał coś komuś wytłumaczyć, jakieś tam powiedzmy, no nie wiem, z dziedziny nauki po prostu, nie? To ja nie czuję się jakby na siłach, biorąc też pod uwagę to, że poziom mojej wiedzy, który posiadam obecnie, jest dostosowany do targetu moich klientów, który ja obsługuję, do tego, czego ja faktycznie potrzebuję do pracy, a nie wychodzę gdzieś tam poza, nie wiem, strefę taką jeszcze ponaddoktorancką studiów, zajmuję się, wiesz, czytaniem i zrozumieniem badań naukowych, bo mi jest to niepotrzebne, mnie to nawet nie jara jakoś tam bardzo, no nie? Ja nie pracuję z ludźmi, którzy mają cukrzycę, którzy mają, nie wiem, Hashimoto i innego rodzaju gdzieś tutaj choroby autoimmunologiczne czy też cywilizacyjne. Do mnie ludzie przychodzą po jedną bardzo prostą rzecz, po to, żeby schudnąć, dobrze wyglądać, ewentualnie wystartować w zawodzie. I to jest jakby to wszystko, no nie? Więc to też... Chcesz się specjalizować w jakimś krótkim, zwięzłym zakresie wiedzy, w którym będziemy naprawdę dobrzy, niż pchać się, tak jak mówisz, te wszystkie różne otoczki i różne odnogi, bo jest tego masa, a wiedzy zawsze jest bardzo, bardzo łatwo poszerzyć, ale lepiej poszerzać swoją wiedzę. No, bardzo takie fajne powiedzenie, wiesz, im więcej wiem, tym bardziej jestem głupi, z którym spotkałem się ostatnio chyba, nie wiem, z 3 razy w 3 różnych książkach. Jak pewnie jeszcze raz gdzieś to przeczytam w którejś z książek, to w końcu będzie to takie potwierdzenie, że jednak warto mieć coś do powiedzenia na każdy temat, ale nie przesadzać, nie wychodzić gdzieś tam poza kwalifikacje, których zwyczajnie się nie posiada, bo nie chciało się, powiedzmy, w tym kierunku uczyć czy też rozwijać, nie? Albo po prostu chcesz uchodzić za takiego, który się zna, prawda? Kolejnym punktem będzie waga i tutaj mamy różnie. Ja na przykład czasami mam osoby, którym mówię, waż się raz w tygodniu, a mam osoby, które mają troszeczkę podejście bardziej obsesyjne, że tak to może nazwać, i wtedy mówię im, wyliczaj średnią po prostu tygodniową, prawda? Mamy sobie... Myślę... Są osoby, które chcą się ważyć, wiesz, codziennie, a mam osoby, które raz na tydzień im to wystarczy. Także tutaj myślę, że sprawa indywidualna i waga też, tutaj myślę, że ty to rozwiniesz, nie jest aż tak zero-jedynkowym nigdy procesem, jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki, szczególnie u osób startujących w zawodach. Tak, no ja na przykład mam tak, że potrafię się ważyć dzień, czasami 2 razy dziennie, w zależności, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że załóżmy, jestem ciekaw, ile... Powiedzmy, w danym momencie, czy w okresie, w którym się znajduję, potrafię w ciągu dnia złapać tych kilogramów związanych, wiesz, jakby z nawodnieniem, treścią pokarmową i tak dalej, no nie? Było tak, że w okresie gdzieś tam takiej na przykład masy ze Stefanem wcześniejszym, ważyłem się rano i ważyłem się na wieczór, no nie? I później znowu ważyłem się rano, żeby sobie tą różnicę taką po prostu zaspokoić swoją tylko i wyłącznie ciekawość, nic więcej, no nie? Potrafiłem, powiedzmy, no nie wiem, ze 112 do 115 czy do 116 od rana do wieczora, a rano z powrotem na przykład ważyłem 112,5, 113, no nie, takie były bardzo duże rozbieżności. Natomiast nie traktowałem tego w żaden sposób tak, że to jest złe, bo w przypadku, kiedy spożywasz tam, powiedzmy, no nie wiem, tych kalorii z 6000, załóżmy, tak, czy już nawet ponad 5, to siłą rzeczy potrzebujesz i więcej płynów do tego, żeby tego glikogenu się powiązało, żeby jelita bardziej i lepiej pracowały w związku z trawieniem. No generalnie twój organizm też im więcej ważysz, wymaga większą, znaczy potrzebujesz tej wody, tak, do tego, żeby być właśnie nawodnionym, żeby funkcjonować, żeby wszystkie jakby też procesy neurologiczne występowały, tak. No i samo to, że biorąc pod uwagę jedzenie i tym podobne. Jeśli chodzi o ważenie się raz w tygodniu, czy tak jak powiedziałeś, wyliczanie tej średniej, dla mnie wyliczanie tej średniej jest takie... Nie do końca wiem do czego, nie? No bo w sumie okej, mogłeś ważyć w poniedziałek, tam powiedzmy 81 i ta waga ci się tam wahała od 1 do 2 kg, 2,5 i na koniec tygodnia ważysz 82, nie? No ale okej, średnia wychodzi ci tam 81,5 i co z tego wynika? W zasadzie nic.
Nie, ale wtedy mamy, wiesz, wtedy mamy wyznacznik, powiedzmy, przez 5 tygodni, powiedzmy sobie, mamy średnią 1, 2, 3, 4, 5 tygodnia. Tak, na przykład. Mamy też zaobserwowane, wiesz, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i wtedy mamy wyliczoną ostatnią średnią i widzimy, co się działo, tak? I tutaj możemy sobie na przykład zapytać, powiedzmy, mamy, tak jak mówisz, poniedziałek 92, wtorek 94, nie podbijaliśmy kalorii, co miało tu miejsce, prawda? Że tak się stało. Trzeba brać pod uwagę właśnie to, do czego chciałem dojść, że dzień nie równa się dniowi, no nie? I dniu czy dniowi? No nieważne. Myślę, że wszyscy zrozumieli. Wiadomo, o co chodzi. Tak, bo jednego dnia załóżmy, no nie wiem, wypiłeś tyfonu więcej, drugiego dnia wypiłeś tyfonu mniej, trzeciego dnia miałeś trochę mniejszą aktywność, czwartego znowu trochę większą, bo nie wiem, musiałeś babci zrobić zakupy, czy coś w tym rodzaju. I tutaj te takie, wiesz, codzienne ważenie się w przypadku okresu masowego nie do końca musi mieć miejsce i nie do końca uważam ma sens, nie? W przypadku redukcji, kiedy interesuje nas w zasadzie limit, no to jeszcze okej, no nie? Żeby z perspektywy mojej jako trenera ewentualne zmiany zacząć wprowadzać. Jeśli waga za szybko ucieka, to też nie jest dobry wyznacznik. Jeśli idzie do góry, no to tak samo, więc po prostu po to, żeby zareagować w odpowiedni sposób w danym momencie, jak najbardziej. Jeszcze mamy takie coś jak pomiary, prawda? Do tego mamy na przykład fałdomierz i tak dalej, których szczerze, okej, możemy je mierzyć, jeżeli potrafimy naprawdę je mierzyć, ale większość osób ma z tym problemy. Co do pomiarów, tutaj skupiłbym się ja osobiście na talii i pasie, bo jeżeli mówimy na przykład o udzie czy bicepsie, okej, możemy to sprawdzać, ale już patrząc im dalej w las, że tak to nazwę, tym zmiany będą bardzo małe. Zamienię sobie hoker, bo mi ten skrzypi. Mała zmiana. Wiesz co do pomiarów, to ty robisz pomiary dla Kuby, czy nie? Ja pomiarów nie robię, ale jeżeli moi podopieczni robią, no to właśnie talia, pas są dla mnie najważniejszymi. Ja sobie zrobię raz na jakiś czas, żeby zobaczyć właśnie tą talię. Z tej ciekawości, rozumiem. No, ja mam także z osobami, którymi współpracuję, załóżmy, jakby na naturalną drogą, tak, bez towaru, to im te pomiary każe robić, no nie? Natomiast osoby, które są zwykle na bombie, są to osoby takie, które oczekują troszeczkę więcej. Ja mam też w stosunku do nich trochę większe oczekiwania i docelowo, jeśli w zawodniku jest potencjał i ja to widzę i sugeruję mu jakieś tam, powiedzmy, starty, to te pomiary nie są dla mnie jakoś tam super ważne. Jeśli ktoś dla siebie robi, to jak najbardziej, no nie? Natomiast właśnie w przypadku osób, które trenują naturalnie, no to poza tym współczynnikiem takim, którym jest waga, do tego, żeby określać, w jakim aktualnym momencie się znajdujemy, to każe im te pomiary robić, no nie? I tutaj właśnie na przykład bardzo często sprawdza się coś takiego, że mamy osobę, która jest, no, że tak powiem, otyła, tak? Może nie jakoś super, ale ten poziom fatu wynosi 20-25% i tak dalej. Jest generalnie zaniedbana i wymaga takiej, no, ostrej redukcji, żeby dojść do siebie, znaczy doprowadzić sylwetkę do ładu. I u takiej osoby jak najbardziej te pomiary, mimo że czasami na przykład waga stoi, się sprawdzają, bo facet, załóżmy, nie wiem, waży 85 kg, przez 5 tygodni waga mu stoi, załóżmy, no nie? Oczywiście proces adaptacyjny, bo wcześniej nie trzeba diety, to sobie tam wszystko zachodzi, więc jakby to jest osobna kwestia, ale patrzysz na pomiary na przykład właśnie w pasie i przez te 5 tygodni uciekło mu 5 centymetrów. Więc też nie jest to możliwe, żeby ta osoba nie traciła tkanki tłuszczowej. No nie, skoro z pasa ucieka, tak, no wiadomo, jest jeszcze woda, tak, podskórna, ale zwykle ten fat też i w pierwszej kolejności się pali. I w takim przypadku te pomiary mają tutaj sens. Tak jak wiemy, u osób początkujących rekompozycja ma opcję bytu. Nawet na deficycie, żeby nie było, nie gadajcie, że nie, bo kaloria nie równa się kalorii i nie powiecie mi, że no, kaloria nie równa się kalorii, makrosi nie równa się makrosowi. Da się to robić, jeżeli nie byłeś osobą, która ćwiczyła. Są jeszcze różne zależności, ale nie będziemy do tego rozwijać. Okej. Dlaczego i kiedy skończyć budowanie masy mięśniowej? I pierwszym zawsze punktem, o którym już rozmawialiśmy z Adamem, jak go poprawić, ale tutaj będziemy mieli właśnie pytania o apetyt. Apetyt będzie takim wyznacznikiem dla większości. Chociaż niektórzy są jak studnia bez dna i mogą jeść, jeść, jeść,
ale też przyswajanie. I tutaj czasami możemy zapytać o ilość razy, którym się wypróżniali. Wypróżniali, tak. Tak, i tutaj właśnie co do apetytu, myślę, że ty będziesz dobrym przykładem, bo u ciebie często ten apetyt no szybko sprowadza cię do poziomu, w którym jest ci ciężej. Tak, tylko wiesz co, no, u mnie jakby głównym powodem, dla którego apetyt pada szybciej, jest to, że ja kompletnie mam inny tryb życia niż miałem wcześniej, bo kiedy pracowałem na 3 zmiany, mój dzień układał się kompletnie inaczej. Ja wstawałem, powiedzmy tam, nie, o godzinie 5 i od 5 do 23, do 24 funkcjonowałem, tak? Nieważne, czy w przypadku, po prostu mój dzień był dłuższy, bardziej intensywny, ja miałem większą aktywność i to też przekładało się na mój apetyt. W tym momencie no, nie mam aż takiej aktywności, mimo to, że Bartek ma już 2 lata gdzieś tam i no, zajmujemy się nim, czy też jakiejś uwagi i aktywności od nas wymaga, no to nie oszukujmy się, że to jest, że możemy to przyrównać do tego, co ja robiłem, na przykład, nie wiem, pracując na 3 zmiany, wstając o 8 rano, 8 godzin w zapadzie, później trening, cardio, później coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ja, więc to jest główny powód, dla którego ja uważam, że ja miewam problemy z apetytem. Jeśli chodzi też o to, jak ja sobie z tym poradziłem, bo na ten moment uważam, że tego jedzenia mam dosyć sporo, mimo że u Stefana miałem więcej, ale to też u Stefana jakby proporcje makroskładników były zupełnie inne w porównaniu do tego, co mam u Łukasza, to zmniejszenie ilości posiłków, bo nie wiem, rozmawialiśmy chyba o tym ostatnio, co nie? Tak, powiedziałeś, że dla ciebie 7 to nie ma opcji po prostu. 6, no w tym momencie nawet 6, no nie? W momencie, kiedy ja jestem na masie i muszę zjeść 6 posiłków, to jest dla mnie gonitwa z czasem, bo ktoś, kto ma dziecko, wie, jak to wygląda, no nie? Ktoś, kto ma zaplanowany dzień od momentu, wiesz, otwarcia oczu do momentu, kiedy się nie położy spać, jest w stanie przewidzieć to, czy coś mu się tam wysypie po drodze, czy mu się nie wysypie. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, no bo załóżmy, miałem teraz taką jedną sytuację, że jechałem po młodego do żłobka, plan był taki, że wracam ze żłobka, jem, idę na trening, no nie? I zwykle zajmuje mi tam, powiedzmy to, nie wiem, od 30 minut tam maksymalnie do 40, żeby ten cały, wiesz, żeby pojechać do niego i wrócić. A był to akurat piątek, godzina, no tam między 15 a 16, i ja jechałem do domu 6 kilometrów, półtora godziny. Aż tak było zakorkowany Wrocław? Tak, aż tak było i to nawet nie tyle miasto, bo ja mieszkam na obrzeżach Wrocławia. Jechałem po niego też do miejsca, które się znajduje, jakby tak, są to obrzeża, tak, i na dzielnicę Wrocławia. I przez półtora godziny, znaczy te półtora godziny spowodowało to, że ja miałem taką obsuwę, bo wiesz, musisz zjeść, no nie zjesz w ciągu 5 minut, tak, powiedzmy tam, nie wiem, 150 gramów węgli czy coś tam. Musisz. Nie. No nie. Nie, nie, nie. No, 150 gramów węgli plus tam 60 gramów białka, no nie, i tak dalej. Musisz odczekać, powiedzmy, no nie wiem, z półtora godziny, przynajmniej półtora, bo godzina to jest za mało, no nie, przynajmniej w moim przypadku, żeby pójść na trening. Później ten trening trwa od 1,5 do 2 godzin z całą otoczką, prysznic, wiesz, pierdy po treningu, gadka i tak dalej. Wracasz do domu, no też ci to zajmuje czas i finalnie w dupie jesteś 3 godziny już w ciągu dnia, no nie. I mi w tamtym akurat dniu po prostu zamiast 5 posiłków wypadły 4 i nie dojadałem już. Bo nie miałem czasu, byłem zmęczony, była godzina 23, jak przyszedłem do domu, zjadłem posiłek treningowy i poszedłem spać. Nie? Co w takim wypadku? Następnego dnia sobie równasz te kalorie? Nie, puściłem go gdzieś tam w niepamięć i tyle. No nie? Zdarzają się takie sytuacje. Jeden dzień z 365 w roku na poziomie, na którym my jesteśmy, gdzie trzymamy tą dietę, wiesz, przez cały rok i tak dalej, no po prostu jest wszystko dopilnowane, nie sprawi, żebym ja nagle, wiesz, z tygodniowego surplusu kalorycznego, który wynosi, załóżmy, nie wiem, 35 tysięcy kalorii, zjadłem 1,5 tysiąca mniej, gdzie 28 to jest takie coś, że ja, taki moment, w którym ja potrzebuję na to, żeby swoją masę utrzymać, więc nic mi się nie stanie, nie? To nie dojadam się. Wiem, że są osoby, które zamówiłyby pizzę, żeby uzupełnić makroskładniki i kalorie, ale ja już jakby tam, wiesz, nie miałem takiej potrzeby, nie? Następny dzień zacząłem od początku i do końca tygodniego cały ten swój, jakby wiesz, proces i plan zrealizowany. Tak? Jakie są oznaki tego, że na przykład u ciebie siada apetyt? U mnie to jest po prostu na początku oczywiście, po czym mogę to zauważyć i nie wiem, wiele osób powinno to kontrolować.
Wiem już, że wtedy będzie troszeczkę problem z apetytem. Glikemia. Zaczyna mi cukier rosnąć z rana. I wiadomo, my wszyscy suplementujemy się, czy to berberyną, metforminą, stosujemy insulinę. W pewnym momencie jest to po prostu nie do zatrzymania i w końcu mam takie pyk i wiedziałam, że tylko, że ja nie chcę doprowadzać, właśnie jako osoba, która już długo w tym siedzi, nie chcę doprowadzać do momentu, w którym w ogóle nie mam apetytu, bo to już jest tragedia i potem trzeba trochę czasu, zanim go znowu napędzę. Tak, tutaj jakby zwrócę uwagę tylko na to, że glikemia czasami może nie mieć nawet powinowania z tym apetytem, bo zobacz, że osoby otyłe, które Tak, mają. ja mówię o sobie po prostu, No, wiesz. no, tak, ale to, żeby ktoś tam nie pomyślał, nie? Bo zaraz będą latać z glukometrami i sobie wkręcać brak Nie, no apetytu. to wiesz, to tak, niektórzy to w ogóle mają w drugą stronę z tymi glukometrami, co posiłek mierzą, to też jest. Ja u siebie zauważam coś takiego, że jakby z posiłku do posiłku ten czas się wydłuża, no nie? Że coraz mniej chce mi się jeść, coraz mniej jestem głodny, performance treningowy też tutaj spada, no nie? I jak załóżmy jem śniadanie o godzinie tam, nie wiem, dzisiaj zjadłem o 6, no nie? I do godziny 12, czyli no tak jak zaczynaliśmy podcast, gdybym nie był głodny, to znaczy, że już coś jest nie tak, nie? Bo zwykle, no okej, okay, ja mam 5 posiłków, więc one są trochę bardziej objętościowe i mógłbym nie jeść przez te 5 godzin, tak? No ale jak już zaczyna się o 5 godzinie, nie ma tego uczucia takiego ssania, że coś by zjadł, czy nawet, wiesz, patrząc na cokolwiek do jedzenia, czy to syf, czy nie syf, nie masz tego uczucia pożądania, no to znaczy, że już coś jest nie tak, no nie? I myślę, że u każdego gdzieś to tam objawia się też tym, że nawet jedząc ten posiłek już na siłę, to czujesz taki delikatny dyskomfort gdzieś tam na żołądku, że albo zaczyna cię cofać, albo z kolejną łyżką czy kęsem, który bierzesz do ust i czujesz się coraz gorzej, to znaczy, że to już jest taki moment, w którym ja bym przynajmniej zbastował, a nie. Kurde, bo chciałem powiedzieć jeszcze o ewentualnym GHRP czy OMK, o tym, żeby się wspomóc. Tak, o tym sobie wspominaliśmy już z Adamem o apetycie, jakie są sposoby. I wiesz, temu też wymieniłem berberynę, insulinę i tak dalej specjalnie, tylko to Tylko, są że to nie takie są, oznaki. no to nie są mimetyki greliny. Nie, to tak jak mówisz, no są mimetyki takie jak właśnie GHRP czy Tak, tak. MK właśnie, które. Tak. Podając je, jeszcze jesteś w stanie coś tam w siebie wepchać, no nie? No chwilowo, bo to nie jest Chwilowo, długotrwałe dokładnie. No bo ja na związanie. przykład na MK, tak nie wiem, z 2-3 dni takiego odczuwania i później już kompletny zero, no nie? Ile bym tam tego nie No i jadł. tak jak mówię, to jest dla mnie taki już, tak jak mówią, w moim wypadku to jest glikemia będzie takim oznakiem, bo ja nie mam, ty pewnie też nie masz aż takiego przywiązania głowy do jedzenia, bo ja nie mam czegoś takiego, że o muszę jeść. Lubię to, co jem, ale nie mam jakiegoś takiego ulubionego też posiłku czy coś, nie ciągnie mnie. Więc nie mam też czegoś takiego, że patrzę na to jedzenie i nie zjadłbym, albo mam takie, że wiesz, patrzę na jedzenie i o, to bym koniecznie zjadł. Nie, temu się tym ja nie sugeruję, prawda? Temu mówię, temu robimy podcast, żeby zrobić burzę mózgów i żeby ludzie wyciągnęli, co u nich może być, ale też nie wmawiali sobie, że nagle, tak jak mówisz, to, że u Czechowicza glikemia wychodzi, powiedzmy, troszkę za duża, to i u nich od razu, powiedzmy, glikemia z rana będzie 92 i oni już trzęsące się ręce, jak to tak można, tniemy, prawda? No tak, znaczy ja też, wiesz, w wielu przypadkach mam takiego jednego klienta, dosyć od niedawna z nim współpracuję. Chłop ma taki dziwny tryb pracy, wiesz, zmianowy, co prawda. Nie do końca pamiętam nawet jak, ale nie to, że pracuje, powiedzmy, wiesz, tydzień po 8 godzin na drugie zmiany, tydzień na pierwszy, tydzień na nocki, tylko tam jest coś popieprzone, no nie? Tam jest, wiesz, 2 dni nocek, 2 dni drugich zmian, później tydzień, 2 dni wolnego, czy 1 dzień wolnego. No tak totalnie, po prostu ten tydzień nie jest do ogarnięcia, no nie? Znaczy on to ogarnia, ale ja musiałbym to mieć rozpisane, żeby tutaj to przedstawić na kartce. I załóżmy, robiłem z nim jakąś tam redukcję, bo się do mnie zgłosił. I ja wysłałem mu zalecenia z 6 posiłkami, po czym on, idąc na nocki, napisał mi w raporcie, że musiał dołożyć tam, powiedzmy, nie wiem, 2 posiłki, bo miał bardzo długi dzień, tak? Że tak naprawdę
tam ta jego doba wynosiła coś około tam, nie wiem, 18 czy 19, blisko 20 godzin i musiał dołożyć te dwa posiłki, pyta się, czy dobrze zrobił. No ja mówię, że okej, w porządku, byłeś na nogach tyle i tyle, nie rozbijałeś sobie na dodatkowe posiłki to makro, które masz, tylko dołożyłeś, więc zginął, nie? No i finalnie stanęło na czymś takim, że zaczęliśmy testować ilość posiłków u niego, która się będzie sprawdzała. Od tych 8 wyszliśmy, bo on do 6 dołożył 2, które miał wtedy wnioski. Czyli on rozbił te posiłki, czy nie rozbił? Nie, ja mu kazałem dołożyć, ze względu na to, że jakby jego rytm cały się przesuwał. To nie było to, że on wiesz, po prostu mieścił się w jakimś tam ten, tylko miał przerwę na przykład, nie wiem, 4 godziną i tak dalej i ten organizm potrzebował dalej większej ilości kalorii. Mm-hmm. A nie, żeby rozbijać mu jeszcze to makro, okay, które miał, bo cały rynek dobowy się przestawiał. I on dokładał tam 40 gramów białka, 60 gramów chyba węgli, czyli finalnie 80 gramów białka i 120 gramów węgli w tych dwóch posiłkach do całej puli. No nie? I waga mu spadała. Przy czym tam jakoś nie miał dużo kardio i tym podobnych rzeczy, ale ta waga mu leciała. No i później przeszedł chyba na drugie zmiany czy coś takiego i te 8 posiłków okazało się, że jest za dużo dla niego. No nie, już mu się nie wyrabiał z jedzeniem i odejmował. No i ja mu zasugerowałem, słuchaj, tam chyba Paweł ma na imię, zróbmy tak, że ustalimy sobie jeden schemat, którego będziemy się trzymać, bo w przypadku, kiedy będziemy na przykład redukować razem do zawodów, będzie dużo łatwiej nam manipulować tym wszystkim, niż wyłapywać sobie z poszczególnych dni, ile tutaj dołożyłeś, ile tam odjąłeś, czy tu nie dojadłeś i tak dalej. No nie? Jeśli wyrobimy sobie ten schemat, zróbmy, nie wiem, 7-posiłkowy, to później będzie nam dużo łatwiej, a ty będziesz się go trzymał i będziesz się spokojnie wyrabiał bez względu na to, czy masz pierwszą, drugą czy trzecią zmianę i jak długa jest twoja doba. Nie? No i w końcu wyszło tak, że przy tych 7 posiłkach i chyba już blisko 900 gramach węgli, on jest, dla niego jest to optymalne. Nie? I w tym momencie, mało tego, on mówi, że ma te 900 gramów węgli plus tam tłuszcze i wiadomo i białko, shake intra, on, że nie ma problemu z jedzeniem na przykład. No nie? I w tym momencie jestem to w stanie zrozumieć, bo chłop cały tydzień pracuje w różny sposób. No nie? I ta aktywność, jak on mi tam chyba raz napisał, że 25 tysięcy czy 27 tysięcy kroków dziennie. No to jest mega duża różnica. Tak, no, to tutaj ten apetyt, to takie jest, wiesz, trochę anomalia według mnie, bo nie ma wiele osób, które potrafią przyjąć taką ilość kalorii, nawet nie popychając tego właśnie, czy MK, czy GHRP. No nie? I jemu możesz rzucić na przykład jeszcze ze 100 czy tam 200 gramów i będzie w porządku. I on nie będzie wcale, powiedzmy, odczuwał tego, że nie ma apetytu. Ale znowu inną kwestią jest to, ile z tego będzie przyswajał i czy chociażby, wiesz. No, z drugiej strony też ilość razy, które idziesz się wypróżnić, nie do końca może mieć odzwierciedlenie w tym, ile faktycznie przyswoisz. No bo wiadomo, im więcej jedzenia, tym no, organizm więcej razy potrzebuje się pozbyć tego, czego już do siebie nie, czego nie przyswoił, tak? Czego nie potrzebuje. Więc no to... Tak, ale musimy tutaj wtedy też zawrzeć takie punkty, jak na przykład ilość wstęć, prawda? Czy czujesz się wzdęty, czy czujesz się ociężały, czy na przykład chodzisz wypchany, czy wstajesz wypchany, jeżeli z rana widzisz po jego fotkach właśnie, o których wspominaliśmy, że jego brzuch jest nadal wstęty, no to znaczy, że coś z trawieniem jest tutaj nie tak i tu musimy pokombinować, prawda? Także są różne tutaj aspekty. Co do jeszcze apetytu, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Adamem, już wspomniałeś o mimetykach, jest bardzo dużo wyjść co do apetytu, ale też... Wiesz, bo dupa boli od siedzenia. Ludzie muszą też być szczerzy z tobą, bo granie, wiesz, twardziela i mówienie, że ja zjem, mimo zmieniania właśnie tych różnych i proporcji i źródeł, w pewnym momencie kończy się tak, że po prostu musimy tą redukcję potem albo ciągnąć dłużej, albo minikata też właśnie przeplatać już właściwie w redukcję. I tutaj kolejnym punktem będzie poziom tłuszczu na zdjęciach, prawda? I twoim zdaniem w jakim momencie, bo tutaj też ostatnio było poruszane, że i troszkę to zabrzmi jako bro science z jednej strony, bo niektórzy mówią, że nie ma znaczenia, jaki poziom tkanki tłuszczowej masz, a i tak możesz budować mięsień. Co tak? Tak, jest za chwilkę ci, wiem o czym będziesz chciał powiedzieć. Co tak, jest na pewno słuszne, ale to, że budujesz nadal procentowo tkankę tłuszczową, to możemy porównać do środków. Im więcej bierzesz, tym więcej też masz negatywnych skutków ubocznych. I tak samo tutaj.
w pewnym momencie procent, w którym zbierasz tłuszcz i wodę, jest większy od tego, w którym zbierasz tak, właśnie... Następuje jakby, wiesz... Boże, brakło mi, ale myślę, że większość wie, o co chodzi. No, ilość zysków w porównaniu do strat... Bilans zysków i strat. Tak, bilans zysków i strat jest dużo mniejszy, tak? Znaczy w stosunku do zysków, a jest więcej strat w tym przypadku. Właśnie o tym mówię. Do jakiego poziomu, twoim zdaniem, powinniśmy... I tutaj też przy apetycie, myślę, bo poruszyłeś aspekt głowy, który jest bardzo fajny, bo niektórzy nie zbudują masy mięśniowej, jeżeli będą ciągle skupieni na jedzeniu. Jeżeli będzie ciągle jedzenie, jedzenie, jedzenie. Musimy pamiętać, że po redukcji pierwsze podbicie kalorii, jeżeli jesteście po redukcji, czego nie będziecie jedli, ile nie będziecie jedli, będziecie chciało się jeść, ale pierwsze podbicie kalorii, które macie, będzie największym podbiciem w waszym całym okresie masowym. I tutaj nie ma, bo tak jak widzisz, zawsze podbijasz na początku, jak ktoś wychodzi z tej redu, no to jest to powiedzmy te około 1000 kalorii na początku. A potem nie ma już takich podbić. Nie, nie, ale to też jakby ja zwracam uwagę na to, kto jak reaguje na dodatkowe kalorie właśnie, które mu dodaję, bo prowadzę też chłopaka z Poznania i z nim tak, redukcja szła, było wszystko fajnie, spoko, no nie, tam skończyliśmy powiedzmy nie, na 300 gramach węgli, w dni treningowe, na 200 dni treningowe i przyszło do, wiesz, do wybicia, do odbicia z tej masy, z tej redukcji i trzeba przejść w masę. I on przy, nie wiem, blisko 500 gramach, to nie jest jakoś mega dużo, no nie? Co prawda chłopak też nie waży dużo, ale przy 500 gramach tych węgli, tak jakby, wiesz, znowu musiał robić redukcję, no nie? Niektórzy po prostu tak reagują, wiesz, nie wszyscy mają węglowodany jako główne źródło energii, chociaż to jest najlepsze dla sportowców naszej dyscypliny. Tak, ale to też kwestia organizmu do tego, jak się adaptuje właśnie do ilości jedzenia, mimo to, że ja mu nie podbijałem bardzo szybko tego jedzenia i tak jak mówisz, tutaj powiedzmy z 300 wyszliśmy tam chyba, no nie wiem, do 420, być może dalej był w deficycie. Delikatnie mu się to poprawiło i później tam co tydzień no te 20-30 gramów węglowodanów w tych 500 dochodziliśmy, aż w końcu no patrzę na gościa, mówię, kurwa, no zaraz trzeba będzie znowu redukcję robić, a minęło raptem 6 tygodni, kiedy wyszliśmy z masy. Jesteś pewien, że to było tylko te 500 węgli, bo tutaj też mamy właśnie pytanie. Nie jestem pewien, ale nie chcę nikogo osądzać. No, nie? No tak, tylko że ja się opieram, wiesz, opieram się też na współpracy, a wiesz, jak czasami bywa po 2-3 tygodniach od momentu, gdy już zaczynamy tego minikata na nowo, jest, ty wiesz, Krystian, jednak ta picka wpadła, wiesz. Tak, wiesz co, może tutaj nawet nie tyle dodatkowe posiłki typu właśnie cheat mealów, ale jakość wybieranych produktów do diety obecnej, pod makro, które dostaje ta osoba, no nie, bo pisałem nawet ostatnio o tym post na Instagramie, że mamy teraz dostęp do wszystkiego tak naprawdę i ten postęp na przestrzeni ostatnich 10 czy nawet 15 lat, jak ja zaczynałem, wystąpił bardzo ogromny i ludzie zaczęli, znaczy no nauczyli się tego, że niekoniecznie jest jedzenie samego ryżu z kurczakiem do tego, żeby móc robić formę, ale poszli też jakby w trochę inną, znaczy w drugą skrajność, tak, że to uznanie faktycznie, że kaloria równa się kalorii, o czym Maurycz na przykład u wujaszka Ferlicza mówił, że no nie do końca tak jest. I ja też się z tym zgadzam. Myślę, że wielu dietetyków się z tym zgadza, ale to porównanie ma na zasadzie według mnie taki trochę chwyt marketingowy. No nie? To jest dla takich zwykłych Januszy, którzy muszą czuć się, wiesz, czuć, że żyją, a nie czuć, że żyją tylko dla siłowni czy dla robienia formy. I tutaj mamy, wiesz, to zjawisko takiej pójścia w drugą skrajność i zamiast, załóżmy, nie wiem, wybierania, nie wiem, kaszy w posiłku, tak, wybieramy jakieś tam, nie wiem, pieczywo, które, no ja nie mówię, że wszystko jest, że każde pieczywo jest złe, ale no, na przykład takie, które ma bardzo małą zawartość tych składników odżywczych i stąd się biorą później takie kwiatki, że właśnie taka osoba po tym okresie redukcyjnym, a bardzo krótkiej masie, nie wygląda jak powinna, no nie? Więc no ja na przykład w przypadku tego chłopaka obciąłem trochę tych kalorii z powrotem, co prawda był dalej na plusie, no ale dałem mu jasno do zrozumienia, że no nie może tak być, że wiesz, masz 500 węgli, jesteś 6 tygodni po redukcji i zaraz trzeba będzie znowu robić tą redukcję, bo nie na tym to polega, nie? Inna kwestia też jest taka, że być może te treningi nie są do końca na tyle jakościowe, co nam się wydaje. No,
wiesz, w przypadku pracy online jest tak, że nie każdego jesteśmy w stanie kontrolować, a też nie nad każdym jesteśmy w stanie siedzieć i kazać mu nagrywać te treningi, oglądać i tak dalej. No nie? Poza tym z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby ktoś latał z kamerą i przez wszystkie serie i ćwiczenia nagrywał ci, bo go to będzie rozpraszało, ale bardzo uważam w dużej mierze, no może nie do końca te osoby trenują tak ciężko, jak im się wydaje. Nie? Też biorę pod uwagę to, że powiedzmy 100% dla mnie, a 100% dla ciebie, czy 100% dla osoby, która ma troszeczkę krótszy staż treningowy, to jest jakby, głupio to zabrzmi, ale inny poziom, tak? Nie? Każdy ma jakieś tam swoje 100% czy próg. Obecne 100%. Jeszcze raz? Obecne 100%, tak to można tak, powiedzieć. Tak, czy próg, do którego może dojść i dla niego to będzie 100%. I może to faktycznie, wiesz, to nie tyle daje z siebie, ile uważa. Okej, okay, ale jeżeli widzimy na przykład, że osoba właśnie, mamy film, prawda, widzimy, że naprawdę ciężko ćwiczy, czy widzimy ją na siłowni. Widzimy, że ta waga idzie, ale no siłowo ta osoba mówi, że coś jest nie tak. I tu też siłowo? Możemy siłowo, w sensie w ogóle performance treningowy, tak jak wspomnieliśmy, zaczyna kuleć. I tu musimy właśnie rozważyć wtedy, czy jest moment właśnie na docięcie, na wycięcie, bo tego jedzenia już jest za dużo, czy wprowadzić na przykład deload, tak? Bo jeżeli jedzenia jest za dużo, no to wiadomo, przekłada się to na czynniki zapalne, tak? Jeżeli to organizm nie funkcjonuje tak, jak trzeba, no to no, coś trzeba zmienić, tak? Czy to ilość jedzenia, czy coś. Czy deload był wprowadzony, devolume, tam zwimy, teraz jest tego, nazw jest bardzo dużo, czy po prostu ta osoba ma na przykład motywacyjnie gorszy okres też, prawda? A to też ma wpływ na to, jak długo możemy ciągnąć redukcję, no bo w pewnym momencie patrzymy na siebie, a przez aspekt Instagrama i innych social mediów mamy narzuconą pewną teraz pewien wyznacznik poziomu tłuszczu, który powinniśmy trzymać, tak, że tak to nazwę. Wrócę tylko do performance'u treningowego. Tutaj jeśli ktoś na przykład, nie wiem, sugeruje mi, że źle mu się trenuje, czy też któryś tam trening z rzędu jest coś nie tak, to może nie tyle, tak jak mówiłeś o deloadzie czy coś w tym rodzaju, ale zareagować w kontekście zmian w posiłkach okołotreningowych. Być może ma tych kalorii za dużo, w sensie, no tak, jedzenia za dużo, być może gdzieś mu to tam siedzi, być może za krótki odstęp od posiłku do treningu, być może nawet, nie wiem, może brakło mi słowa, proporcji węglowodanów złożonych do gdzieś tam prostych, czy nawet całej objętości posiłku, coś w tym jest nie tak. Nie? I tutaj czasami na przykład, nie wiem, przełożenie, ostatnio właśnie z Łukaszem Modzelewskim o tym rozmawiałem, bo napisał mi 150 gramów węgli w posiłku przedtreningowym. No i ja tak, wiesz, popatrzę, mówię, spoko, no, zjadłem raz, drugi, trzeci, no ale za tym czwartym dniem już było tak troszeczkę gorzej, mówię, kurde, no sporo tego, nie? Dwa worki ryżu, powiedzmy tego basmati, który ja jem, to jest tam, nie wiem, 100... 160 to było. Nie, no właśnie nie ma, bo to basmati ma dużo mniej węglowodanów. Biorąc pod uwagę kaloryczność, jak najbardziej, nie? Bo tam dochodzą inne makroskładniki. No ale półtora worka ryżu, załóżmy, no nie? Nie zjesz dwóch worków ryżu przed treningiem, nie oszukujmy się, bo znaczy jakbyś musiał, to byś zjadł, no ale będziesz to męczył, mielił i tak dalej, więc ustalasz jakąś proporcję złożonych do prostych i to ci wychodzi, no nie? Ja tam dawałem półtora worka ryżu i to mi wychodziło tam, powiedzmy, nie wiem, 110 gramów węgli, no a 40 zostało. No więc musiałem jeszcze upchać jakoś, wiesz, proste czy coś w tym rodzaju. No i raz było tak, że krótki odstęp czasu od posiłku do treningu miałem i już była lipa, no nie? Już nie było takiego, wiesz, fajnego, że tak powiem, ognia na tym treningu i tak dalej, więc w tym przypadku zamiast pchać, powiedzmy, nie wiem, w około treningowy posiłek, przedtreningowy posiłek, to jest 150 gramów, no możemy wrzucić je na przykład do śniadania, o ile śniadanie nie jest naszym posiłkiem przedtreningowym, no ale jakby rotacja makroskładników pomiędzy posiłkami to jest osobna kwestia, myślę, że każdy to już ogarnia w tym wieku. I wrzucić sobie w inne posiłki większą pulę, tak żeby nasz performance treningowy nie ucierpiał z powodu właśnie ogromnej ilości jedzenia i procesów trawiennych, które nie powinny nas obciążać w trakcie treningu, tak? Żebyśmy jednak tą krew, która powinna pompować nasze mięśnie, mieli właśnie w mięśniach, a nie żeby ona była i zalegała nam w jelitach, wątrobie, w żołądku i tak dalej. No tak, wszystko musi się ruszać, tak to nazwijmy, dlatego wtedy znajdujemy sobie pewien
pewne miejsce, w którym możemy ulokować tą większą ilość kalorii. Tak jak na przykład u Ciebie, powiedzmy, będzie to moment, w którym jesteś aktywny bardziej, czyli powiedzmy wycieczka po Bartka, tak? To może być ten moment, w którym Ty się bardziej ruszasz. I tutaj no nie, właśnie, nie, bo ja no ale mniej więcej, ale już się coś ruszasz, wiesz, to jest dla Ciebie i tak ruch, albo powiedzmy, okej, okay, masz moment, w którym akurat codziennie chodzisz do sklepu, wiesz, o co mi chodzi, taki moment, w którym jesteś bardziej aktywny niż zazwyczaj. I tutaj też opcją będą oczywiście spacery, powiedzmy, posiłku, które poruszaliśmy, ale poruszmy sobie motyw cardio. I wiemy właśnie taką osobę jak Ty, prawda, mamy, która no nie rusza się za dużo, tak to powiedzmy, ten kroki, dzienna ilość kroków, powiedzmy, wynosi 3000. Nie mówię o tobie, tylko ogólnie, żeby to zaznaczyć, powiedzmy 3000. No, chciałem tygodni. Sprawdzić, ale przypomniałem sobie, że byłem chory. No ja ostatnie parę dni. To by wyszło w ogóle 1000. Czy 1000 dziennie wychodziło, nie? No to powiedzmy, że wychodzi te 3000, no to wtedy właśnie możemy ustalić jej jakąś aktywność, prawda, tą dzienną, którą powinna przestrzegać, żeby właśnie ten apetyt się ciągle kręcił, albo dodać jakąś ilość cardio. I też często cardio będzie lepsze na masie niż na redukcji, w protekcji serca na przykład i właśnie w trawieniu. Tak, no chciałem zaznaczyć właśnie, że samo cardio to nie nawet tyle może nam pomóc w apetycie, no bo nie robisz jakoś mega intensywnie tego cardio, no nie? Tutaj nie osiągasz progu tętna rzędu, nie wiem, 160-180. Nie, no hitów nie robisz. No, no, dlatego mówię, że nie do końca nawet może mieć to jakby dodatni czynnik do Twojego apetytu, ale w odniesieniu do układu krwionośnego, tak, do tutaj funkcji serca, czy też tego, żeby zadbać o ten aspekt kardiologiczny, to jak najbardziej, no nie? No, tym bardziej, że no, my jako osoby, które ważą tam po plus 100 kg, nie mając jakoś tam wiele dużo ruchu, będzie to cardio dla nas zbawienne, nie? Natomiast jeśli chodzi o ten apetyt, to powiem Ci, że ja na przykład osobiście nie odczuwam jakoś mega tego, żeby to mi się poprawiało. No nie? Nie wiem, jak mają inni. Wiadomo, jest to dodatkowa aktywność, jakiś tam dodatkowy wysiłek, ale umówmy się, że to nie może być chód na bieżni, czy no tak, no, załóżmy, chód na bieżni, jazda na rowerku w żółwim tempie. Musisz jakiś tam, powiedzmy, wysiłek wykazać. To zależy właśnie, wysiłek. To zależy dla kogo, wiesz, bo żółwie tempo, niektórzy też będą odbierać różnie, bo to, że ja idę na piątce, to osoba, która waży 80 kg, będzie musiała iść na dziewiątce, żeby te same tętno wyłapać, wiesz, także tak jak mówisz, tutaj musimy zaznaczyć, te tempo musi być wystarczająco intensywne, żeby coś dawało, a nie, tak jak mówisz, spacerki możemy sobie dodawać jako aktywność, czyli powiedzmy, mamy sobie 30 minut cardio dziennie, przykładowo i 5000 kroków, prawda? Razem łącznie to będzie dawało mniej więcej 8000 kroków dziennie, także mamy już jakąś dość sporą aktywność dzienną i wtedy właśnie mamy sobie, prawda, wyznaczenie tej większej aktywności dla osoby, która ma problemy z trawieniem, prawda, i z problemem właśnie z apetytem. Z apetytem i trawieniem też, bo na trawienie też ewidentnie to ma wpływ. I w takim przypadku ta aktywność dodatkowa może tutaj mieć fajny plus właśnie na apetyt i na to, jak będziemy się czuli, nie? Ale to tak jak właśnie mówisz, no musi to być obarczone jakimś wysiłkiem, a nie, że tak powiem, na odjeba, na odpierdol zrobione cardio czy coś w tym rodzaju. Także ktoś ledwo, wiesz, z nogi na nogę się tam porusza, bo to wiadomo, że w takim, jakby takie tempo nie... Boże. Cardio do cardio, spacer z psem to spacer z psem. Tak, nie zagwarantuje nam tego, czego oczekujemy. Chyba, że idziecie z Wilsonem. Wilson potrafi naprawdę pociągnąć. Krystian, odskoczyliśmy od procentu fatu. Musimy do tego wrócić, bo jaki procent fatu będzie takim wyznacznikiem właśnie, bo poruszyliśmy to, ale troszeczkę, żeby to rozwinąć, jaki procent fatu będzie już niezbyt dobry do kontynuowania budowania masy mięśniowej, gdzie no procentami ciężko to wyliczyć, ale na oko jak to powinno mniej więcej wyglądać. No myślę, że jak już komuś zanika taka wiesz, kostka na brzuchu, no nie, robią się jakieś tam fałdy na bokach, na plecach, w okolicach prostownika, nawet powiedzmy na bicepsach czy na klatce piersiowej. Fuad, no to mówił hamburgerowe cycki.
Tak, no to już jest raczej kiepski moment i myślę, że nie ma sensu kłaść dalej jedzenia. Nie wiem, czy dla mnie takie powiedzmy 15 do 20%, no 20 to już chyba przesadziłem nawet, ale do takich 15, załóżmy, nie wiem, 17 może procent tego body fatu, to jeszcze gdzieś tam byłbym w stanie przecierpieć to, że na przykład mój klient doprowadził się do takiego stanu, czy też ja go doprowadziłem, ale albo się robi to świadomie, albo on robił to nieświadomie i mnie nie słuchał, żeby w momencie, kiedy osiągniemy taki próg, kiedy ta sylwetka już jest właśnie kompletnie nieostra, nie ma tam żadnych szczegółów, pojawiły się nawet na bicepsach, czy no właśnie tak jak powiedziałem, na klatce piersiowej jakieś tam, znaczy no nie jakieś tam, ale po prostu widzisz, że jest tam smalec, no to już jest zły znak. Tak, tylko że ja też bym od razu nie ścinał tych kalorii, tylko chwileczkę przytrzymał też, bo no, ten mięsień musi troszkę z nami pobyć, że tak to nazwa. Jeżeli wejdziemy na wagę, potem znowu, no to bardzo szybko poleci. Też tutaj No pewnym tak, nie miałem momentem. na myśli tutaj pchania dalej jedzenia, ale Tak, no, po prostu przytrzymanie tak, sobie. tak. Tak, żeby tą wagę po prostu utrzymać. No i kolejnym punktem będzie oczywiście retencja, jeżeli patrzymy na kostki. Nie mówię tutaj o, słuchajcie, bo niektórzy też idą przesadnie. Jeżeli po całym dniu siedzenia, tak jak my teraz siedzimy sobie, macie odciśnięte kostki, to jest normalne, pomyślcie, jak grawitacja działa. Ale jeżeli wyleżycie i nałożycie skarpetki po 10 minutach, czy nawet po godzinie, macie wciśnięte tak, że idzie Zapach wsadzić. dosłownie palucha tam wsadzić w tą szczelinę, no to słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, no czas najwyższy coś z tym zrobić. Czy tą wodę się wyzbyć, czy sprawdzić, czy to jest w ogóle woda, czy po prostu już przegięliście i tak bardzo magazynujecie. No i punkt taki jak ospałość, wiesz, pomiędzy posiłkami nie dość, że nie chcesz przeciągnąć tą Można to porę. podpiąć do tej glikemii, nie? O której Tak. właśnie wcześniej wspominaliśmy i to, że no tak naprawdę trzustka nie nadąża wytwarzać takiej ilości insuliny do tego, żeby, znaczy nawet wytwarzać może i by wytwarzała, ale z punktu jakby wiesz, widzenia tego, że nasze komórki mięśniowe są właśnie, to znaczy robią się coraz bardziej insulinooporne i pierwsze te jakby, Boże, Symptomy. tak, no nie symptomy. Objawy. Chodzi mi o to, że tkanka tłuszczowa wyłapuje właśnie pierwsze te tą insulinę zamiast tkanka mięśniowa, no nie? Bo tak to wygląda w przypadku insulinooporności, że pierwsze co to przechodzi w tkankę tłuszczową, a dopiero później idzie do tkanki mięśniowej. Więc no, zgubiłem myśl. Chodziło ci o to, że w pewnym momencie no już Tak, zaczynamy no, łapać więcej fatu niż. tak, i mamy tą ospałość, która występuje no, już dosyć często. Sam też poziom cukru jest bardzo wysoki. Retencja związana z tym też, jak wiemy. I nawet powiedzmy, no nie wiem, reakcja taka, że podamy dodatkowe jednostki insuliny syntetycznej gdzieś tam z zewnątrz, tutaj nie poprawi naszej jakby, no, pozycji, nie? Naszego stanu. Poprawię, ale bardzo, bardzo chwilowo. I też wiesz, jeszcze jednym punktem, aspektem będzie wątroba. Wątroba też w pewnym momencie jest już tak przeciążona taką ilością jedzenia, no bo musi to jakoś czyścić to wszystko, że nie wyrabia. I właśnie temu też jesteśmy ospali, bo środki robią swoje, no i w pewnym momencie też, okej, właśnie ta masa nie może tyle trwać, bo nie będziesz cały czas na grubym towarze. Musisz chwileczkę sobie też odpocząć. Nie możesz ciągle, 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 co nie mówimy tutaj, że wiesz, że będziemy jakoś budować nagle na TRT, bo też są takie skrajności, że budowanie na TRT, no bo to nie działa. Musimy dojść do jakiejś tam odpowiedniej liczby, prawda? Na Na DNP czy na pojedynkę. TRT? Na TRT. A, Budowanie na okej. TRT, wiesz, bo, no bo no nie da się zbudować na TRT, chyba że miałeś niedobór testosteronu, jesteś osobą początkującą i równasz się, wtedy możesz, prawda? No, ale budować nową tkankę Tak, mięśniową tak. trzeba Jak ci, troszeczkę. co wiesz, się ścigają samochodami i przy siódmym biegu, szóstym biegu mają 250, wrzucają na czwórkę i robią 280 na godzinę. No, to tak, też się da to zaobrazować. Także mówię, tutaj w pewnym momencie oczywiście te środki trzeba zmniejszyć, żeby znowu iść potem. To jest wszystko tak. Nigdy nie jest liniowo w górę, bo organizm też nie może ciągle rosnąć. Żebyśmy ciągle rośli, to byśmy wszyscy byli ponad roli Kolmana, a tak się nie da, tak jak To wspominałem. tak jak na giełdzie. No to tak jak na Jest giełdzie, wzrost, musisz. musi być odreagowanie i spadek, i później znowu wzrost, byleby Dlatego tylko trzeba kręcić. dobrze inwestować nasze makrosy.
Tak, byleby trend tylko nie okazał się, wiesz, później ciągle spadkowy, nie? No tak, no i jeszcze Zanim jednym kredyt trendem idzie też w bok. będzie sen. Wiesz, że sen przez retencję ilość wagi, po prostu złą ilość wagi, a nawet dobrą, prawda? Bo mięsień też będzie uprzykrzał nam życie, tak to możemy nazwać. No i tak jak wspomniałem, jeden z punktów głowa naszego podopiecznego, który w pewnym momencie już siebie nie akceptuje, mimo że jest jeszcze ok, i my w tym momencie musimy wejść i mu przemówić do rozsądku, powiedzieć: słuchaj, jest jeszcze naprawdę dobrze, w tym momencie jeszcze no, nie musimy pchnąć kalorii, tak jak mówisz, bo to nie jest zero-jedynkowe. Utrzymajmy to sobie i zobaczysz, że jeszcze troszkę tej masy mięśniowej zbudujemy. No, chociaż ja powiem ci, że nie spotkałem się nigdy z osobą, która, wiesz, była już faktycznie w zaawansowanym etapie masy, była już, bez względu, nie wiem, nawet straciła mocno na jakości, a dalej chciała wrnąć w tę masę. Zwykle to ci klienci sami też nawet sugerują i piszą w wiadomościach, że no już, wiesz, że słabo to wygląda, że przydałaby się redukcja, że coś Tak, tam. ale mi chodzi w drugą stronę, wiesz, że okej, oni mówią, że wydałoby ci, że by się przydało, a ty patrzysz na to i mówisz: stary, ty masz jeszcze przebijające się mocno dość Tak, czwórki, no tak, wiesz, tak. to w drugą No, to stronę też skąd? musimy popatrzeć. No i tak jak mówiliśmy, waga nie idzie, a wygląd jest dobry. I tutaj w pewnym momencie widzimy, że okej, wygląd jest dobry, ale trawienie na przykład się. No, ale tu można się zastanowić, bo ostatnio oglądałem przez chwilę dosłownie live'a takiej bardzo popularnej osoby, nie do końca, którą uważam za rzetelną w swoich treściach, czy coś takiego, gdzie powiedziała ona, o ta osoba, bo to był mężczyzna, ale tak to mówię, że to Powiedziała jest. ona, ta osoba, bo to był Tak, to był mężczyzna. mężczyzna, że jeśli ktoś, może tam było nawet wyliczenie, co to wiesz, chyba nie wiem, 0,25 kg, jeśli budujesz w ciągu tygodnia, to znaczy, że jest wszystko ok. Jeśli twoja waga przez tam jakiś okres czasu, załóżmy, nie wiem, 4 tygodnie się nie zmienia, to znaczy, że coś robisz źle. No i poniekąd jest to prawda, nie można się z tym zgodzić. Mogą być jakieś niedociągnięcia, ale jak kurwa wyliczyć 0,25 kg masy mięśniowej, no nie, w tym przypadku. No. Że wiesz, że jeśli tyle budujesz, to jest ok. Nie? Jeśli budujesz na przykład, nie wiem, 0,17, to co? To znaczy, że co? Już jest chujna. Nie, tu chyba chodzi, że taki, wiesz, jest ok, może przelicznik wagowy na zasadzie ogólnej wagi, no ale też jak to Nie, no przeliczyć właśnie tam było masy mięśnia, mięśniowej. tak? A Nie mówię tak, czyli nie mówię masy ciała, tylko masy mięśniowej. to trzeba chyba Dexa zamontować w domu, bo inaczej to nie pyknie. No i tak jak mówię, że w pewnym momencie waga przeszkadza nam podczas treningu, prawda? No bo retencja i tak dalej, i nie Podczas jesteśmy w treningu, stanie. podczas funkcjonowania takiego, wiesz, na co dzień, no nie, No właśnie nie czy. jesteśmy w stanie nawet zrobić serii, powiedzmy, 12 powtórzeń, bo odcina nas brzuch, blokuje nam zejście w dół przy przysiadzie i różne tego typu Z wariacje, o których trójboiści nie mogłem słyszeć. narzekają. No, trójboistom to akurat pomaga, to się nazywa power belly, wiesz? A, To się nazywa power belly, bo to sprężynuje. Tak. I to akurat okej. to jest prawda, to jest prawda. Tutaj nie możemy się śmiać. Okej, i cardio, tak jak wspomnieliśmy, tutaj zależy dla kogo co. No bo kobieta może sobie pofikać, powiedzmy, po schodach na Orbitreku i tak dalej, a u nas też musimy popatrzeć na wpływ na stawy. Im cięższy jesteś, no to stawy jednak mogą odczuwać i może to wpływać negatywnie na performance treningowy, tak potem, bo no po prostu regeneracja zaczyna troszeczkę dostawać przez te właśnie kardio, które miało pomóc, a nagle no, przeszkadza. Tak, no tutaj myślę, że wiesz, w takich przypadkach jak my jesteśmy, gdzie powiedzmy ważymy plus 110 kg, plus 120 i tak dalej, to nierozsądnym wyborem byłoby, gdybyśmy chcieli na kardio wybrać się w formie jakiegoś tam biegu czy coś w tym rodzaju. No nie? Tutaj biegać też trzeba potrafić, wbrew pozorom. A nawet powiem ci, że można odczuwać bóle, robiąc kardio na schodach, no nie? Na tym, w sensie, wiesz, o maszynie do schodów mi chodzi, nie? Stairmaster. Tak, w dłuższej perspektywie czasu, nie pamiętam, kto mi to mówił, ale chyba nawet z dwie czy trzy osoby, które robiły w zasadzie, wiesz, przez większość życia to kardio właśnie na schodach, to skarżyły się na bóle w kolanach, no nie? No, przez ten ruch po prostu, wiesz, do tego Tak, dochodzą no. przysiadek, do tego dochodzi obciążenie dzienne, tak jak mówisz, do tego, no wszystko to się sumuje. Jeżeli policzymy sobie właśnie na ten
no to wiesz, tutaj mamy na przykład długożytność, prawda, bierzemy długowieczność w sporcie. Zobaczmy sobie Dextera, on się nigdy nie ulewał, nigdy nie miał nadmiernej masy mięśniowej, bo on nie był jakoś wielkim masmonsterem, nigdy się nie był zbyt tłusty, schodził, wiesz, zmniejszał dawki i tak dalej, ale też no kardio on nie robił zbyt wiele tego, wiesz. A Dexter to też genetyk, no nie? To trzeba. No to też genetyka oczywiście, no, myślimy, ale to punkty, które wzięliśmy pod uwagę, zobacz, że osoby, które nie mają nadmiernej masy mięśniowej, troszeczkę dłużej w tym sporcie. No i oczywiście wejście GH miało tutaj bardzo duże znaczenie, no ale to jest na troszeczkę inny odcinek, ale zastanówcie się teraz, na koniec wam powiem, zobaczcie sobie, że do pewnego momentu mieliśmy tak, że kulturyści wytrwają 30-35 lat, teraz mamy do 40 plus i nawet 50 lat startujących kulturystów. I pomyślcie, dlaczego tak się stało, bo magicznie nagle, oczywiście mamy treningi i tak dalej, ale widzicie dalej, jak niektórzy ćwiczą. Dlaczego właśnie tak się stało, w którym roku to się zaczęło i w którym roku zaczęło być bardziej popularne GH? Myślę, że fajnie sobie poruszyliśmy z Krystianem motyw, jak długo powinna trwać masa. Mam nadzieję, że was zainteresuje. Jeżeli nie, to nie, jeżeli nie, no to łapka w górę i po prostu dziękujemy za miliony monet, które dzięki reklamom zarobimy tutaj. Żartuję. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę u Krystiana, który kiedyś zrobi materiał. Nie wiem kiedy, ale zrobi materiał na swój kanał. A w ogóle chciałem dzisiaj właśnie z uwagi na to, że no, powiedzmy, no, czuję się już trochę lepiej i chciałem wrócić do treningu, znaczy no, może nie jeszcze dzisiaj, ale jestem, powiedzmy, wiesz, dobrej myśli i że gdzieś tam, nie wiem, może w niedzielę, w poniedziałek już wrócę do trenowania, to chciałem jakiegoś tam vloga nagrać, ale sobie myślę, kurwa, co ja tym nagram, że co, że siedzę w domu, jestem chory, o czym ja będę gadał, no to... Ja siedzę w domu, jestem chory, tu jest Bartek. To jest Bartka, nie ma akurat. No, ja musiałbym to zrobić właśnie w momencie, kiedy jego nie ma, bo jak on jest, to zaraz jest ambaras. Coś na pewno wymyślisz, to jest kwestia czasu. Także niedługo na pewno jakiś nowy materiał Krystiana na kanale. I zapraszamy również do śledzenia naszych Instagramów. Dziękujemy bardzo za dziś i do usłyszenia. Nie bałem.